nie dość, że pada, to jeszcze jestem przeziębiony, głowa mnie boli i katar. Ale oczywiście nie o tym w tym filmiku. Ostatnio, nie wiem, chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu występował w Pokaż Co Potrafisz gracz Szczepanek. Cześć! Siemanko. I właśnie tam była interesująca sprawa. Ja jeszcze ten filmik oczywiście dam w opisie. Szczepanek oczywiście zrestartował swoje konto. O co chodzi zrestartować konto? No, zrobiłem tak zwany reset konta, czyli moje stare konto zostało zrestartowane, tak jakbym założył drugie nowe. Tylko pozostał mój nick i czołgi prem mniej więcej. Więc dużo osób o tym nie wie, nie? No, bo chodzi o to, tak na początku można wytłumaczyć, jest wielu graczy, którzy tworzą nowe konta, na przykład będą, są niezadowoleni z tego, że swoje tam 15-20 tysięcy bitew rozegrali na przykład na słabszym komputerze, na słabszym internecie i chcą po prostu teraz, jak już nabyli doświadczenia, założyć nowe konto, ale właśnie to jest niekonieczne, bo wystarczy reset konta i wtedy zostajemy przy tym samym koncie, jaki mamy, tylko że oczywiście sporo tracimy. No to w tym filmiku opowiemy, jak to się robi. Podam oczywiście też link w opisie do strony supportu, gdzie wysyła się tikety. Czyli co, trzeba wejść na tą stronę, tak jest. Zaznaczyć World of Tanks i tu mamy różne, czego dotyczy twoje pytanie. Zaznaczamy? Obsługę konta. Obsługa konta. Wprowadź skrócony opis problemu. Co wpisujemy? I wpisujemy reset konta jako taki tytuł. Reset konta. Ja mogę wpisać, nic mi się nie zresetuje? Znaczy nie, nie powinno. Wpisujesz i bierzesz dalej. Dobra, daję kontynuuj. Co się dzieje? Reset konta. I tam ci proponują jakieś podpowiedzi, czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie, czy coś takiego. No. Bierzesz, że na sam dół zjeżdżasz i bierzesz, że chcesz napisać, że nie znalazłeś odpowiedzi. Nie znaleziono odpowiedzi, kontynuuj, tak? Tak jest. No to jedziemy, tylko żeby mi się nie zresetowało. Nie, no to aha, no oczywiście. I tu mamy opisz swój problem. I tutaj należy napisać, co ty napisałeś? Znaczy tak, bo możemy teraz powiedzieć, co trzeba napisać, a możemy po prostu powiedzieć. Możecie napisać, jak ktoś chce zrobić reset, to trzeba napisać, że chciałbym dokonać resetu swojego konta i co mam zrobić. I wtedy ktoś z wargamingu powinien odpisać, ktoś z supportu, nie? Mhm. Możemy tak wpisać, że po prostu chciałbym dokonać resetu swojego konta i co muszę zrobić i na przykład można się na koniec zapytać, co mi zostanie zabrane, a co mi zostanie w garażu, nie? Dobra, i teraz może, bo ty mi już wysłałeś tą informację, to ja tutaj przeczytam. Mhm. Czyli po zresetowaniu danego konta pozostaną na nim wszystkie czołgi premium, pozostałe złoto, które było na koncie tuż przed resetem, miejsca garażowe, materiały eksploatacyjne kupione za złoto, pod warunkiem, że znajdują się w magazynie, a nie na czołgach, kamuflaż kupiony za złoto, zostaje tylko na czołgach premium, na pozostałych znika wraz z czołgiem, czas premium, który został na twoim koncie tuż przed resetem. Czy coś byś chciał jeszcze dodać ważnego w związku z tym, co tam warto zrobić jeszcze przed tym resetem, żeby było lepiej? Mhm, bo tak, tutaj pisze, że pozostanie na nim materiały eksploatacyjne kupione za złoto, czyli jak na starym koncie macie 10 milionów kredytów, tak? 10 milionów kredytów i kupicie za 10 milionów złote apteczki, złote na przykład gaśnice, czy tam złote zestawy naprawcze, to one wam nie znikną po resecie i wtedy na po resecie je sprzedacie na przykład za 5 milionów, czyli na start będziecie mieli kasę, tak? Aha, ale to można powiedzieć, że w zasadzie mogłeś się jeszcze inaczej przygotować, bo jeszcze teraz powiem, natomiast zostają usunięte. I teraz tak, wszystkie pozostałe czołgi, całe doświadczenie łączne z wolnym doświadczeniem, kredyty, załoga, statystyki, postęp w drzewku rozwoju. I teraz tak, słuchaj, czyli można w zasadzie sprzedać wszystkie czołgi i za tą sumę kupić materiały eksploatacyjne kupione za złoto, oczywiście za kredyty, dokładnie, nie? No. I ty tego nie zrobiłeś, nie? No ja nie zrobiłem, bo jakoś nie przeczytałem dokładnie, ale mogłem sprzedać wszystkie dosyłacze, mogłem sprzedać wentylację, jakieś inne rzeczy. Posprzedawać wszystko do zera z garażu, bym miał załóżmy 50 milionów
Za 50 gramów bym kupił apteczki, potem bym 25 odzyskał, nie? Trochę właśnie zrobiłem źle, ale już przepadło, to właśnie dla innych będzie teraz. I teraz tak, jeszcze dane, które potrzebujemy, aby uzyskać ten reset konta, czyli dane rejestracji konta, miasto rejestracji konta, że co? Tak, czyli z miejscowości, w której rejestrowałeś konto, czyli po prostu tam jakaś większa miejscowość, nie? To Nazwa jest dziwne. dostawcy internetu w momencie, gdy konto zostało zarejestrowane, no to wiadomo, zrzuty ekranu rachunków za dokonane transakcje lub wszelkie inne informacje, na przykład wyciągi bankowe, billingi, etc., związane z płatnościami w World of Tanks. O co chodzi? No tu chodzi o to, że to jest teraz chyba najtrudniejszy moment, gdy chcemy zresetować konto, bo tak, no data rejestracji konta każdy chyba wie, bo to pisze, jak się wejdzie w statystyki. Miasto rejestracji to też, w tym miejscu, gdzie rejestrowaliście, musicie podać. Nazwa dostawcy internetu też, ale najgorsze są zrzuty ekranów rachunków. Dlatego jak ktoś kupywał, na przykład tak jak ja w większości przypadków, kupywałem Golda poprzez dzwonienie z telefonu komórkowego, tak? To wtedy nie mam żadnych billingów takich czy coś, bo to była komórka na kartę, to wtedy nie mogę potwierdzić tutaj, że to jest moje konto. Tu się zaczynają problemy, nie? Czyli miałeś małe problemy, ale przepraszam, ale poprzez częste pisanie do nich jednak ulegli i to tak. Konto ci zresetowali. Wybaczcie. Więc w zasadzie powiedzieliśmy wszystko dotyczące jak zresetować konto. Oczywiście nie jest to takie proste. Jak widać, trzeba mieć te zrzuty ekranu rachunków. No to jest chyba największy problem z tym, że to ty nie miałeś, a tobie się udało, więc warto próbować. Okej, dobra, to teraz przejdźmy do informacji, którą też chciałeś udzielić w tym odcinku, czyli twój klan potrzebuje dobrych graczy, nie? Dokładnie, to właśnie chciałem też tutaj zareklamować trochę. No, więc chciałem powiedzieć, że ja jestem w klanie tutaj Ghoule, w skrócie, Ghost from 40 do 1. No i rekrutujemy sobie graczy, mamy jeszcze sporo miejsc wolnych i zapraszam chętnych na stronę, Faja, dasz link w opisie, jak możesz, nie? I na stronie u nas głównej WOTA, tam są wymagania mniej więcej, TeamSpeak jest podany, więc chętnych zapraszam do klanu. No i pozdrawiam klan przy okazji, mój cały. No, wymagania nie są takie strasznie wygórowane. No. Czyli chciałem też, mogę dodać, że w sumie w poprzedniej kampanii było nas 25, a 19 osób z 25 zdobyliśmy TV-ki za drugą kampanię, więc na CW dajemy radę w miarę. No, a teraz zbliża się trzecia kampania, więc zapewne potrzebowalibyście też graczy. Okej, czyli informacja na temat tego, że zapraszasz do klanu jest. No to teraz ostatnia informacja, to tu już przejdę sobie do gry. Więc tak, w najbliższym czasie rozdam kilka ciekawych kodów, które zdobyłem w Warszawie. Oczywiście najwięcej dostałem tych takich kodów, invite kodów, pełno, dużo, mam ich, rzucali mi, bo to w zasadzie nikt tego nie chce. No ale jeżeli ktoś z was chciałby sobie zrobić jakieś drugie konto i od razu mieć trochę golda i dni premium, to mam tych kodów bardzo dużo. Zróbmy to może w ten sposób, że jeżeli ktoś z was, przepraszam, chce nowe konto założyć i chce taki kod, niech napisze w opisie filmiku, że chciałbym invite kod i ja wtedy wyślę w prywatnej wiadomości do każdej osoby kod właśnie, który pomoże przy tworzeniu tego konta i od razu otrzymanie golda i dni premium. Mam jeszcze takie lepsze oczywiście kody, czyli do rozdania mam też dwa kody do czołgu M3 Stuart. Ja go mam tutaj w garażu, wygląda tak fajnie. Czołg lekki, jakby ktoś chciał. I od razu w tym kodzie jest jeszcze 300 golda, wolny slot, dzień premium i ten czołg. Ale to jeszcze nie dziś, to będzie w jakimś następnym odcinku.
I też w następnym odcinku jakimś tam zrobię jakiś konkurs na jeszcze lepszy czołg. Czyli, wybaczcie, mam dwa kody na ten właśnie mały niemiecki twardziel drugiego tieru? Tak, chyba drugiego. On jest bardzo twardy, nawet fajną lufkę ma, bardzo fajnie nim się gra, dobry ma matchmaking, fajna zabawka i mam właśnie też dwa kody, ale to też nie dzisiaj, myślę, że jutro, pojutrze. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli tak zauważyliście, że tam w opisie mam informację, że jeżeli chcecie założyć nowe konto, kliknijcie na link i możecie tam zarejestrować. Jest taka strona Port MMO, to zauważyłem, że wielu youtuberów w ten sposób właśnie próbuje troszeczkę jakoś tam sobie dorobić. No ja to wkładam oczywiście pod filmikami, ale niestety jak na razie tylko 4 osoby zarejestrowały się poprzez ten link, czyli to są tam kilka złotych jak na razie zarobiłem, ale jeżeli byście tworzyli te nowe konta przy pomocy tych invite kodów, no to możecie kliknąć na ten link, zawsze tam kilka złotych wpadnie mi do kieszeni. Oczywiście dlatego ja na tym nie zarabiam, ponieważ moi widzowie wszyscy mają już konta na World of Tanks i raczej nie chcą zakładać nowych kont. Ale jak już byście chcieli, to ten link na dole spowoduje, że tam kilka złotych mi wpadnie do kapsy. To chyba wszystko. Czy Szczepanek jeszcze coś chciałeś powiedzieć? Nie, chyba wszystko powiedzieliśmy. Aha, raczej, nie? No, ja tylko pokażę, bo tam, że wszystko z kamerą GoPro jest w porządku. A ja akurat ją ładowałem, ale jest wspaniała. Wszystko jest w porządku, przeżyła imprezkę, ale ja naprawdę dbałem o nią, mimo to, że zrobiłem tak zwany przewrót na chodnik, to kamera była w bezpiecznym miejscu. Ja narażałem swoje zdrowie, nie narażając ten wspaniały prezent. Nic, wszystko jest w porządku. Pamiętajcie, że GoPro Hero 3 to jest kamera dla sportowców w zasadzie, więc w YouTubie możecie zobaczyć filmiki, gdzie z samolotu na przykład spada z kilometra ta kamera, jeszcze przejeżdża ją quad, nic się z nią nie dzieje, dalej nagrywa. To naprawdę jest mocarna kamera, można ją topić i w ogóle nic się z nią nie dzieje. Więc mam nadzieję, że jak będę u szwagra, to nagram wam filmik z jego akwarium. Przepraszam na emocje. No, byłoby ciekawe. Tak jest. No to dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że wytłumaczyliśmy wam, w jaki sposób resetować konto. No to na razie. No, na razie wszystkim.